Siemaszko, z tej strony Banda Śmiesznaka. Zaczynamy nową serię od Zero do Fightera, w której nauczymy się walki od samych podstaw. A skoro od samych podstaw, zaczniemy oczywiście od pozycji, poruszania się oraz wyprowadzania ciosów. Mamy tutaj dwóch świeżaków, którzy idealnie nam pokażą, czego nie robić, a czego nie robić pokaże nam nasz trener Grzegorz Krawczyk. No to co? Lecimy z tematem. Fajnie czy? Zajebiście. Tu macie szybką rozpiskę tego, co będzie się działo w tym materiale. Oto panie trenerze, od czego zaczynamy? Od rozgrzewki. Wysoko, cały czas ręce wysoko, na wysokości brody. Kozak ogarnia, ja wam pokażę, jak tego nie robić. Wyżej. Nie, wyżej ręce. To będzie długi proces. Jakbyś się ubijali, to od drugi. Czekaj, to zrobię taki moment, żeby było, że robię zajebiście, to przytniesz. Daj tą kamerę. Pani się nie wyrabia. Sam sobie stopachował stopy i odkręcamy prawo o 90 stopni odpięty, potem o 90 palcy, jeszcze raz o 90 odpięty, jakieś 45 od palcy i potem tą lewą do środka lekko skręcamy. Okay, to jest więcej pozycja wyjściowa. Lekko ugięte nogi w kolanach, środek ciężkości po środku, żeby nie wisić najprzedniej. Teraz tak, jak to jest pozycja wyjściowa, to stara się nigdy nie zmniejszać, czyli jak idziesz do przodu, najpierw przednia stopa i tyle jak ruszysz przednią, tyle same dostawiasz tylnią. Jak chcesz się wycofać, to tylniej, zawsze zwiększasz, potem wracasz, ok? Na razie ręce nie interesują, tylko same nogi. Zapamiętaj sobie, że masz rozstaw na boki, mniej więcej pod barkami. No i trochę szerszy rozkrok przód tych, ok? Robisz sobie zwiększasz, wracasz. Miękko. Tyle podejdziesz lewą, to wystawiasz prawą. I potem się wycofujesz, od tylniej. Zwiększasz, wracasz. Wspólne kroki. Tak, żebyś, wiesz, po 70 krokach ja taki sam rozstaw jak przed pierwszym. Macie, tak? Staram się, żeby ona była między nogami, a nie tak, że na niej stoję. Bo przy samym chodzeniu przód tu jest ok, ale potem jak w walce bym się uderzyć z prawej ręki, to sobie zablokuję biodro, bo nie wiem, jak się skręcić, nie mam równowagi na boki. Jak jest lekko z boku, to jest dużo łatwiej się wypchnąć tą nogą, skręcić biodra, skręcić bark. No i jest równowaga jeszcze większa na boki, ok? Dobra, teraz założymy ręce, czyli zaczynamy tak samo w pozycji i teraz tak. Myślcie przede wszystkim o łokcie, gdzie macie łokcie. Te łokcie są wąsko przed tatką piersiową, to pięści wam się sami ustawię, między na wysokości szczęki, ok? Bo wystarczy taki błąd, że ktoś myśli o tym, żeby mieć wysoko pięści i spina sobie kaptura, tu się robi dziura, ok? Więc starajcie się bardziej do przodu wypchnąć te łokcie, tak żeby przed ramiona były mniej więcej w pionie ustawione i jesteśmy tacy lekko zgarbieni, żeby jak gdyby tułów się skrócił względem przedramion, no bo jak się wyprostuje, no to otwarty dół. I staram się jak gdyby lekko biodra do przodu cofnąć, zrobić sobie bardziej okrągłe plecy, wtedy tułów się robi krótszy. O, i w ten sposób schowany i cały czas zrobić to przemieszczanie się. Myślę, że żeby te łokcie były wąsko i to przedramiona mniej więcej w pionie, żeby nie było miejsca przez środek. Tak się pięści sobie od razu. Wyłaniam nowej rodze, ciężar bardziej na to. A zrobić takie ćwiczenie pod ciosy, czyli na skrót. Stajcie się tak, jakbyście stawili sobie frontalnie przy linii, tak? Czyli jak macie tylnie łączące matras, tak byście byli wzdłuż tej linii. Teraz tak, ręce równo wzdłuż ciała i robimy tak. Odpychać się stopą, tak żeby wejść na krawędź stopy. Wpycham do środka kolano, wpycham biodro, wpycham bark, a ręka leci sobie pionowo do góry. Także jak kończę, to równo z linii z klatką piersiową, ok? I ona wraca i robi to samo z drugą ręką. Okay? Jest powrót, wyjście. Głęboko, tak żebyście, jak wchodzę prawą ręką, to lewego barku praktycznie widzę, bo jest z tyłu. Teraz sobie ustawcie rękę w pozycji. Tak samo nogi, robicie ten skręt. Jak robicie skręt, to prostuję sobie lewą, prawa przez ręce, wracam, prostuję prawą. Wolna wraca. To trzeci raz. Raz. I robię z lewą, to żeby mi się ta prawa nie odkręcała na zewnątrz, ok? Czyli gdy mam je na wprost sobie ustawiam i tylko jedna się skręca, druga gdyby zostaje, to ona potem się wykrywa. Więc na razie sobie przerobimy ten z samego dojścia i powrotu. Kilka razy jest dojście, powrót, czyli prawa noga się nie rusza, ona tylko wybija, czy jest lewy. Możecie zatrzymać, żeby sobie skorygować, się skręciliście, czy prawa ręka wam gdzieś nie uciekła, żeby ona została tu, gdzie być powinna. Jest wypchnięcie, powrót do pozycji. Ok, miękko. Ok, znowu wybicie z prawej stopy. Dostawiam lewą i teraz jak wraca lewa ręka, to dostawiam prawą, żeby wrócić do tej pozycji wyjściowej. Okay? Czyli jakby podchodzę. Jakbym chciał zabierać pole przeciwnikowi. Zmęczony. For my weather. I'm for my weather. Why there you will be next. Macie już perfekcję opanowane wyprosty.
Także już to jest. Dobra, czy was do pozycji? I teraz na razie prawy prosty w miejscu, ok? Czyli odepchnięcie od samej podłogi, kolano do środka, biodro do środka, bark do przodu, lewa ręka z tego, żeby gdzieś tam nie uciekała. I skręcam się do końca prawa ręka. Oczywiście, żeby nie przejść ciężarem cię przez lewą nogę, bo od razu polecić, ok? Lewa noga robi teraz za hamulec. Pycham się prawą nogą, lewa robi za hamulec. Muszę czuć się stabilnie w tej pozycji. Ok, miękko na razie w miejscu, żebyście poczuli. Możecie sobie trochę na tej prawej nodze przysiąść, żebyście poczuli, że możecie z niej wybić. I wykręcamy się. Lewy prosty, wąsko. Już stopa prosty, nie? Jak nie oderwę stopy, no to nie skręcę biodra. Nie skręcę biodra, to mi braknie zasięgu. Jak się wypnę, to już ten prawy może być dłuższy. Przy okazji mocniejszy. Chodzi o to, żebyście poczuli, skąd generujecie siłę, nie? Ja staram się z tej prawej nogi to wypchnąć. Wtedy będzie mocny. Jak to będzie biła ręka, a sobie ręka potem ciągnie nogę, to jak gdyby ten nóg jest zbyteczny wtedy. Teraz sobie spróbujemy połączyć z lewym prostym. Podchodzą do przodu, okay? Czyli jest pozycja, robicie krok z lewym prostym, jest dostawienie prawej nogi, żeby wrócić do pozycji wyjściowej, jednocześnie bijąc prawy prosty i wracać do pozycji. Jest lewy z lewym, dostawienie na palce, prawy z prawym i powrót do pozycji. Lewy z lewym. Harmonia, żeby ręka szła... Tak, żeby to nie było, że gdzieś coś spóźniam, nie? Jest jednocześnie. Okay? Czyli jak trafia pięść, to dokładnie w tym samym momencie, kiedy staje stopa. A więc mamy techniczkę. Teraz przedstawimy wam 5 największych błędów, które są podczas tego ćwiczenia wykonywane. Przy lewym prostym chyba najczęstszy błąd to jest brak dostawiania tej lewej nogi i szukania, czyli rzucam, zapominam o nodze, odrywam się z prawej nogi, wtedy doświadczony zawodnik może mnie tu łatwo złapać, bo nie mam żadnego podporu, nie mam rozwagi, nie mam się cofać, on może zrobić zakop. Drugi błąd to jak gdyby rozjechanie tej synchronizacji, tak? Że na przykład zrobię rękę i dopiero potem robię nogę. Znowu w każdym momencie, kiedy skończy jak gdyby już się ruch ręką, a jeszcze leci ruch ciałem, jeszcze znowu mogę zostać skontrowany, no bo to długo trwa i już jak gdyby nie ma siły w tym ciosie. Szósty błąd to jak gdyby brak skrętów, tak? Że zawodnicy biją rękami, a nie dokręcają barków, przez to jak gdyby tracą zasięg, bo jeżeli ja uderzę lewy w ten sposób i nie ruszę klatki piersiowej, to nie jest znacznie krótszy od tego, potem tu zawsze dokładamy więcej masy ciała, ok? Niżsi zawodnicy generalnie powinni częściej przy tych ciosach lewych prostych uciekać na prawą stronę, bo jeżeli mam dłuższego przeciwnika, który ma dłuższe ręce ode mnie, jak będę szedł w linii, to on będzie cały czas mnie trafiał swoim dłuższym lewym, więc ja staram się zejść pod jego ręką. Jak ktoś ma makatę, to widzi, że on zawsze ucieka gdzieś tą głową, czy na lewo, czy na prawo, ale to głowa się musi przemieszczać, nie? Więc jak gdyby to niekoniecznie musi być, bo natomiast musimy zdawać sprawę, czy my jesteśmy tą osobą, która jest wyższa, która jest niższa, jak gdyby z jakich kątów nam grozi niebezpieczeństwo. Często też błąd, że na przykład to za często siedzi na tej przedniej nodze. To często tak jest, że po prostu ten pierwszy cios już coś waży, ale jak już polecę ciężarem ciała na tą przednią nogę, to już kolejne ciosy bite są z ręki i on jak gdyby z racji fizyki nie ma go za dużo ważne, bo już cały ciężar ciała mam przedniej nodze, więc tu już wszystko bije z samych ramion. Okay? Staram się, żeby ten ciężar był jak najczęściej po środku, bo wtedy mogę się wybijać, mogę tej siły dużo więcej generować. No oczywiście opuszczanie rąk, tak? Czyli staram się bić tak ciosów, że bije lewa, prawa mi opada gdzieś pod klatkę piersiową, no bo ktoś doświadczony od razu to wykorzysta, trafi mi jakimś czasem sierpowym, więc dobrze albo nawet sobie tą prawą rękę wrzucać do przodu, bo wtedy ewentualnie lewy prosto je blokuje, albo chociaż trzymać z boku, żeby tu sierpowy gdzieś nie przeszedł, tak? Tak samo z prawym, żeby te ręce nie opadały. Zawsze staram się jedną ręką być zasłonięcie. Z jednej strony chroni mnie bark, z drugiej strony chroni mnie pięść. Z jednej strony chroni mnie bark, z drugiej strony chroni mnie pięść. Dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie. To była seria od zera do fightera, gdzie te chłopaki nauczą mnie, jak się dobrze bije. Ja wam dziękuję za oglądanie, zostawcie lajka, subskrypcję, jakiś pozytywny komentarz. Napiszcie jeszcze w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Zapraszam chętnych na naukę sportu do naszego trenera Grzegorza. Tu macie jego Instagrama, ewentualnie Facebooka. Zapraszamy do kontaktu, ewentualnie zapraszam na grupę, na salkę startu. Adres godziny treningu w opisie. Zapraszam. Polecam. Pa, pa.